Szanowni Państwo, zdrowie to najcenniejsza wartość, o którą powinniśmy dbać od najmłodszych lat. Musimy zdać sobie sprawę, jak ważne w tym aspekcie jest kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Najpierw w środowisku domowym, a później także przedszkolnym i szkolnym. Coraz częściej występująca nadmierna masa ciała wśród dzieci wynika w największym stopniu z nieprawidłowego stylu życia, w tym sposobu żywienia, i wymaga pilnych działań profilaktycznych i naprawczych. Jednym z takich działań jest edukacja osób odpowiedzialnych za przygotowanie posiłków dla dzieci w placówkach oświatowych, zarówno w zakresie zasad zdrowego żywienia, wartości odżywczej, jak i aktualnych przepisów prawnych. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, Państwowy Instytut Badawczy, również angażuje się w tego typu projekty, realizując m.in. warsztaty edukacyjno-kulinarne dla osób odpowiedzialnych za żywienie zbiorowe w przedszkolach i szkołach. Są one okazją nie tylko do uzyskania eksperckiej wiedzy dotyczącej żywienia dzieci, ale także jej utrwalenia poprzez zajęcia praktyczne, czyli wspólne gotowanie smacznych i zdrowych posiłków. Zachęcam zatem do udziału w warsztatach, mając nadzieję, że będą one dla Państwa inspiracją do dalszych działań prozdrowotnych i utwierdzą w przekonaniu, że warto inwestować w zdrowie dzieci poprzez zapewnienie im prawidłowego żywienia. Witam Państwa serdecznie na warsztatach kulinarnych zorganizowanych pod hasłem Lekcja Zdrowia, realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, które skierowane są do osób przygotowujących posiłki dla dzieci w przedszkolach i szkołach. Warsztaty te pozwolą dowiedzieć się o określonych zasadach, normach i wymaganiach opracowywanych przez ekspertów na temat zdrowego żywienia. Dlaczego ich przestrzeganie jest takie ważne? Ponieważ żywienie dzieci w przedszkolu i szkole stanowi ważny element całodziennej diety, a zbilansowane posiłki mają ogromny wpływ na ich rozwój fizyczny, umysłowy oraz społeczny. Pamiętajmy, że prócz smaku dzieci zwracają także uwagę na sposób podania posiłków oraz kolory potraw. Pamiętajmy o tym przy ich przygotowywaniu. Cieszę się, że coraz więcej osób dokształca się z zakresu zdrowego odżywiania. Dzieci spędzają w przedszkolu i szkole znaczną część dnia, dlatego tak ważne jest zaplanowanie i przygotowanie posiłków tak, aby zapewniały im dobre samopoczucie i energię do nauki i zabawy. Musimy wiedzieć, że dzieci są bardzo wrażliwe na nadmiar lub niedobór pewnych składników. Dlatego posiłki serwowane w przedszkolu i szkole muszą mieć odpowiednią kaloryczność i zawartość składników odżywczych. Posiłki powinny więc spełniać normy i zasady zdrowego żywienia i wytyczne rozporządzenia ministra zdrowia w tym zakresie. Żywienie zbiorowe dzieci w przedszkolach i szkołach opiera się na konkretnych zasadach, rozporządzeniu ministra zdrowia z 2016 roku. Żywienie w przedszkolu i szkole nie jest żywieniem całodziennym. W przedszkolu powinno ono pokrywać około 75% dziennego zapotrzebowania dziecka na energię i składniki pokarmowe, zaś obiad serwowany w szkole powinien pokrywać to zapotrzebowanie w około 30%. Co to oznacza w praktyce? Posiłki powinny zawierać różne grupy produktów. Produkty zbożowe i ziemniaki, warzywa i owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy i nasiona oraz nasiona roślin strączkowych. Do posiłków warto wybierać różne rodzaje pieczywa pełnoziarnistego, np. razowe, graham czy żytnie. Natomiast w przypadku kasz i makaronów pamiętajmy o tych pełnoziarnistych, takich jak kasza gryczana, jęczmienna, ryż brązowy. Podobnie w przypadku śniadań. Dzieciom z pewnością przypadną do gustu płatki zbożowe, np. owsiane, jęczmienne, żytnie czy pszenne. Jednym z najczęstszych błędów w żywieniu dzieci jest zbyt duża ilość ziemniaków w stosunku do produktów zbożowych. Dlatego planując posiłki warto, żebyście uwzględniali w nich różne produkty zbożowe. Najlepiej oczywiście te pełnoziarniste, np. kasze gruboziarniste, ryż brązowy, makaron pełnoziarnisty. Warto sięgać też po pieczywo razowe, które zawiera więcej błonnika niż to pszenne jasne i zaspokaja na dłużej poczucie głodu.
to błonnik reguluje pracę układu pokarmowego. Produkty z pełnego przemiału zawierają dużo więcej składników mineralnych i witamin. Wybierając produkty pełnoziarniste i nie tylko, warto zwracać uwagę na ich skład. Ciemne pieczywo nie zawsze jest pieczywem razowym, często zawiera karmel. A płatki śniadaniowe często zawierają duży dodatek cukru, który powinien być ograniczany w diecie. Dokładnie. Co zatem należy ograniczyć, żeby jeść mniej cukru? Przede wszystkim słodkie pieczywo, wyroby cukiernicze, słodkie płatki śniadaniowe i produkty typu ciasta, ciasteczka, wafelki, paluszki i fast foody, które dodatkowo mogą zawierać izomery trans kwasów tłuszczowych. O, mamy podsmażone dla kolejnej ekipy. Proszę bardzo. Mamy razem z panią dietetyk prosty sposób na przygotowanie posiłków, które będą zawierały niezbędne składniki dla dzieci. Każdego dnia należy podawać co najmniej 2 porcje mleka lub przetworów mlecznych, a co najmniej 1 porcję z grupy mięso, jaja, orzechy czy nasiona roślin strączkowych. Warzywa i owoce powinny znajdować się w każdym posiłku, a warzyw powinno być więcej niż owoców. Zaś w głównych posiłkach co najmniej 1 porcja produktów zbożowych. Tak proste reguły pomogą przygotować zbilansowane i zdrowe posiłki dla dzieci. Pamiętajmy też, by potrawy były sporządzane ze składników naturalnych, jak najmniej przetworzonych. Sięgajmy po produkty sezonowe, których świetnym przykładem są warzywa i owoce. W teorii odżywiania sezonowego najważniejsze jest to, aby spożywać je w ich naturalnym okresie występowania. Sięgając po warzywa i owoce sezonowe, możemy wykorzystać ich najwyższe walory odżywcze, a także smakowe i zapachowe. Będzie 3 szklanki tutaj fasoli. Pamiętajmy o tym, że istotnym elementem codziennej diety są oczywiście warzywa i owoce. Stanowią one główne źródło witamin, składników mineralnych, ale także błonnika i tych naturalnych przeciwutleniaczy. Codzienne spożywanie warzyw i owoców zmniejsza ryzyko wielu chorób. Najzdrowiej jest je spożywać na surowo lub minimalnie przetworzone, ponieważ wtedy właśnie zachowują najwyższą wartość odżywczą. Żebyśmy zaczęli od wykonania koktajlu. Warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego, co jemy. Zgodnie z zaleceniami talerza zdrowego żywienia, warzyw powinno być więcej niż owoców. Powinny się one znaleźć w każdym serwowanym w przedszkolu czy szkole posiłku. Owoce, na przykład truskawki, jagody, maliny czy jabłka, mogą być idealnym podwieczorkiem. Można podać je na surowo lub w formie koktajlu, co jest świetną okazją do przemycenia tych owoców, za którymi dziecko nie przepada. Najlepiej sprawdzają się koktajle owocowo-warzywne. Pamiętajmy o bardzo ważnej zasadzie. Warzywa i owoce powinny być podawane do każdego posiłku dzieci. Równie ważne jest ich przygotowanie. Nie należy doprowadzać do rozgotowania warzyw bądź owoców, ponieważ wtedy w większym stopniu tracą cenne składniki odżywcze. W codziennym jadłospisie stosujmy zasadę tzw. kolorowego talerza, czyli różnych produktów, które dostarczają dzieciom różnych składników odżywczych. Możemy także przygotować coraz bardziej popularny tzw. szwedzki stół, na którym znajdą się pokrojone warzywa, owoce i inne produkty. Jeszcze trochę możesz pokroić, tak? Żeby jeszcze mniejsze były. Dzieci zjedzą chętniej to, co same wybiorą. Kto jeszcze nie mieszał? Warto dla urozmaicenia przygotować w jadłospisie zupy krem, koktajle warzywne, sosy z warzyw, farsze, pasty czy ciasta z dodatkiem warzyw. W okresie wzrostu i rozwoju ważne jest, aby dzieci spożywały pełnowartościowe białko, którego cennym źródłem są mięso, ryby i jaja. Warto pamiętać, że mięso jest również źródłem najlepiej przyswajalnego żelaza, które jest ważne do produkcji m.in. składników krwi. Należy wybierać mięso chude, natomiast ograniczyć produkty przetworzone, których nadmierne spożycie nie jest korzystne dla zdrowia.
Ryby, szczególnie te tłuste, morskie, są cenne, ponieważ zawierają niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Wpływają one korzystnie na pracę układu nerwowego u dzieci, wspomagają także prawidłową pracę układu odpornościowego i mają działanie przeciwzapalne. Porozmawiajmy chwilę o alternatywach dla mięsa, czyli o rybach i nasionach roślin strączkowych. Ryby nie muszą być wcale smażone w dużej ilości tłuszczu i z dużą ilością soli. Wspaniale smakują również gotowane, duszone i pieczone. Można je także uparować z dodatkiem warzyw i tutaj świetnie sprawdzi się marchew, kolorowa papryka czy natka pietruszki. Delikatne mięso ryby nie potrzebuje dużo czasu do jego przygotowania, przez co jest szybką i smaczną potrawą nawet w zabiegany dzień. Porcja ryby powinna pojawiać się w jadłospisie przynajmniej raz w tygodniu. Przynajmniej raz w tygodniu powinniśmy także zaplanować w jadłospisie dziecka potrawę z dodatkiem nasion roślin strączkowych. I tutaj ważne są one dlatego, ponieważ są one dobrym źródłem białka, błonnika, witamin z grupy B, ale też składników mineralnych. Warto wiedzieć, że rośliny strączkowe warto łączyć w posiłkę z produktami zbożowymi i orzechami, co pozwala uzyskać pulę niezbędnych aminokwasów. Rośliny strączkowe stanowią doskonałą alternatywę dla mięsa. Są smaczne, proste i szybkie w przygotowaniu, a doprawione ziołami tworzą cudowne dania, na przykład zupy krem czy pasty na kanapki. Takie dania pozwalają na przemycenie większej ilości cennych warzyw, a także sprawiają, że dzieci przez dłuższy czas nie odczuwają głodu. Pamiętajmy o odpowiedniej obróbce suchych nasion roślin strączkowych, moczenie, odpowiednie gotowanie oraz o dodaniu ziół i przypraw, które zwiększą ich strawność, na przykład majeranku. Taką fasolą możemy sobie to białko z mięsa zastąpić, tak żeby nie jeść z tego mięsa aż tak dużo. Mówiąc o zdrowym żywieniu, warto zwrócić uwagę na produkty mleczne, które są dobrym źródłem dobrze przyswajalnego wapnia, składnika niezbędnego do budowy zdrowych kości i zębów. Produkty te zawierają też pełnowartościowe białko i witaminy oraz składniki mineralne. W szkolnym posiłku obiadowym można uwzględnić dodatek mleka lub produktów mlecznych, ale nie jest to warunek konieczny. Produkty mleczne można podać dzieciom czy to w postaci sera, bądź pasty twarogowej z warzywami na razowym pieczywie, czy uwielbianego przez dzieci koktajlu truskawkowego na kefirze, czy jogurcie naturalnym. Praktyczną wskazówką jest podawanie na śniadanie zup mlecznych z dodatkiem produktów zbożowych pełnoziarnistych. Możemy podawać zatem owsiankę, kaszę jaglaną czy kaszę jęczmienną na mleku. Warto do zup mlecznych dodawać owoce świeże lub suszone. Ponadto w naleśnikach, kluskach, pierogach, ciastach warto zastępować zwykłą białą mąkę mąką pełnoziarnistą. Tak, zdecydowanie. Bardzo ważne jest też to, aby dzieci miały stały dostęp do płynów. I tutaj przede wszystkim najważniejsza jest woda pitna w ciągu dnia. Mogą też dzieci mieć podawane soki, szczególnie te owocowe bądź owocowo-warzywne, jednak nie więcej niż taką niepełną szklankę w ciągu dnia. Dobrze sprawdzą się także napoje mleczne czy herbaty owocowe bez dodatku cukru. Wiemy, że soki, choć atrakcyjne dla dzieci, zawierają również naturalne cukry. W ograniczonej ilości mogą być elementem zbilansowanej diety. Starajmy się jednak wyrobić u dzieci nawyk picia wody, aromatyzując ją takimi dodatkami jak świeże owoce czy zioła. Ogólnodostępny dzbanek wody z pływającymi w nim plastrami cytryny i pomarańczy kilkoma listkami mięty skusi każdego. Pamiętajmy, że napoje przygotowane w przedszkolu lub szkole, na przykład herbaty, kompoty czy lemoniady, według wymogu i rozporządzenia nie mogą zawierać więcej niż 10 g na 250 ml napoju, czyli jedną szklankę. Jednak starajmy się stosować do zasady im mniej, tym lepiej, ponieważ ilość cukru w żywieniu dzieci powinna być ograniczona. Napój słodzony połową
tej ilości będzie miał smak i tak wystarczająco słodki. Zaleca się jednak, żeby nie serwować dzieciom cukru. Pamiętajmy, że nadmiar sprzyja nadwadze, otyłości, cukrzycy, chorobom układu krążenia, niektórym nowotworom, też chorobom układu pokarmowego i też niestety sprzyja próchnicy u dzieci. Rekomendowane jest, aby w żywieniu zbiorowym planować jadłospis w systemie dekadowym, to znaczy na 10 dni. Dzięki temu łatwiej można zaplanować zakupy, ale też zadbać, aby proponowane dania nie były monotonne pod względem doboru produktów, potraw czy ich przygotowania. Taki plan pozwoli też uwzględnić wszystkie grupy produktów oraz właściwe proporcje między nimi. Pamiętajmy, aby jedzenie na talerzu wyglądało apetycznie, było zróżnicowane kolorystycznie, smakowało oraz było zróżnicowane pod względem tekstury. Dobrze jest też, aby menu uwzględniało sezonowość warzyw i owoców. Posiłki warto komponować tak, aby składniki w nich zawarte przede wszystkim lepiej się wchłaniały. Dobrym przykładem są potrawy z nasion roślin strączkowych, z których żelazo lepiej się wchłonie, jeżeli do posiłku dodamy produkty zawierające witaminę C. Na przykład natkę pietruszki, jabłko czy sok z cytryny. Również istotne jest to, aby nie dosalać potraw. Sól warto zastąpić świeżymi czy suszonymi ziołami lub czosnkiem. Często też, gdy brakuje nam słonego smaku w potrawie, tak naprawdę wystarczy dodać coś kwaśnego, na przykład sok z cytryny. Komu smakował bardziej koktajl? Są zwolennicy koktajlu! Przy okazji rozmowy o soli i przyprawach mamy też dla Państwa kilka praktycznych wskazówek, jak przygotować pożywne dania dla dzieci. Do surówek warto dodawać oleje roślinne, na przykład olej rzepakowy czy oliwę z oliwek. Do smarowania pieczywa można stosować niewielkie ilości masła, dobrej jakości margaryny czy na przykład pesto na bazie oliwy lub oleju. Smażone potrawy nie powinny być serwowane częściej niż 2 razy w tygodniu, a do smażenia należy stosować olej rzepakowy lub oliwę z oliwek. Nie zapominajmy o orzechach. Mogą one stanowić dodatek do zup mlecznych, koktajli, farszy, ciast czy deserów. Po naszych wskazówkach tutaj zapytajmy i oddajmy głos naszym uczestnikom warsztatów. Jakie są Państwa wrażenia po dzisiejszym dniu? Czy wprowadzą Państwo może jakieś zmiany w swoich kuchniach, potrawach? Może zmienią asortyment? Warsztaty z lekcji zdrowia pozwoliły mi utrwalić swoją wiedzę o tym, jak żywić swoich przedszkolaków, o tym, jak karmić, o tym, jak przygotowywać zróżnicowane i bawne posiłki. Utrwaliłam sobie wiedzę na temat pełnowartościowych produktów, takich jak pełnowartościowe kasze czy zboża. Poruszyliśmy wątek fasoli, nasion strączkowych i kasz. Tak wspaniałych, niechętnie stosowanych i niechętnie jedzonych przez dzieci. Różnorodność na talerzu jest bardzo istotna w posiłkach dla naszych dzieci. Przypomniałam sobie wiedzę i wiem o tym, że będę ją wykorzystywać na co dzień. Wasza praca jest bardzo istotna. To także od Was zależy, jakie nawyki żywieniowe będą miały dzieci od najmłodszych lat. Po jaki napój najlepiej sięgać, kiedy chce się napić? Jak wiemy, odpowiednie żywienie i nawyki zdrowego stylu życia dadzą dzieciom nie tylko dobre samopoczucie i energię do nauki i zabawy, ale również mogą uchronić od wielu chorób w przyszłości. Dziękujemy za udział w warsztatach i zachęcamy do wdrażania zdobytej podczas nich wiedzy w Waszej codziennej pracy. Powodzenia!